Cześć, tu Karolina z bloga Savory or Sweet, ale to już pewnie wiecie. Dziś mam dla Was kolejny przepis. Jest to przepis trochę inny niż zwykle, ponieważ jest to przepis na batony. Ale, nie są to słodkie batony, są to batony wytrawne. Zazwyczaj jak myślimy o batonach, to pierwsze co przychodzi nam na myśl to słodycze. Ja tak mam i pewnie 99% społeczeństwa zareagowałoby podobnie. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować batony wytrawne. Są to batony pomidorowe. Głównym składnikiem tych batonów są nasiona słonecznika plus suszone pomidory. I różne tam przyprawy i dodatki, żeby je po prostu zbić w całość. Batony są świetne, by zabrać ze sobą do szkoły, do pracy, na piknik. Możecie je zjeść, nie wiem, w autobusie, w tramwaju, w samochodzie, na korytarzu w szkole, w kuchni, w pracy, no nie wiem, no po prostu wszędzie. Mają one świetną konsystencję, miękką, ale nie rozpadającą się. Jeśli czasem nie wiecie, co zabrać ze sobą, gdy wychodzicie z domu, czasem jak jesteśmy głodni, to nie mamy ochoty na coś słodkiego, bo wiemy, że to nas zemdli. Czasem mamy ochotę na coś konkretnego, co nas po prostu szybko doładuje energetycznie. Jeśli nie mamy nie wiadomo ile miejsca na pudełka z posiłkami i na jakieś obiady, to wtedy możemy sobie zabrać takiego wytrawnego batona i problem z głowy. Tak więc pokażę Wam już za sekundę, jak zrobić wytrawne batony pomidorowe. Mam nadzieję, że przepis się Wam spodoba, więc zaczynamy. Na początek należy przyprażyć nasiona słonecznika. W tym celu rozgrzej piekarnik do temperatury 190 stopni i praż przez około 10 minut. Możesz również je przyprażyć na suchej patelni. Nasiona słonecznika są odpowiednio przyprażone, jeśli mają taki rumiany kolor i jest wyczuwalny bardzo intensywny aromat. Jest to niezwykle ważne, ponieważ jeśli pominiemy krok przyprażenia nasion słonecznika, batony nie będą aż tak wyraziste i aż tak aromatyczne. Przestudzone już nasiona słonecznika zblenduj w blenderze na pył. Słonecznik powinien mieć konsystencję takiego mokrego piasku. Jeśli będziesz blendował zbyt długo, wtedy zacznie się wytrącać olej i stworzy się masło ze słonecznika, czego nie chcemy. Następnie wrzuć do misy blendera śliwki oraz suszone pomidory i zblenduj. Następnie dodaj przyprawy. Ja używam wędzonej papryki, ziół prowansalskich oraz suszonego czosnku. Następnie dodałam połowę słonecznika i ponownie zblendowałam. Potem dodałam sok z cytryny i przełożyłam masę do większej miski, ponieważ zaczęła ona być bardzo gęsta i używanie blendera nie było już wygodne. Na tym etapie dodałam pozostałą część słonecznika. Ważne jest również, by dodać siemię lniane, ponieważ ono zapewni, że konsystencja będzie zwarta, lecz nadal miękka. Na samym końcu dodałam mąkę owsianą oraz sól i ugniatałam masę przy pomocy dłoni, tak by była elastyczna i jednolita. Jeśli Twoje batony są zbyt suche, dodaj odrobinę wody, a jeśli są zbyt wilgotne, zawsze możesz dodać trochę więcej mąki owsianej. Ostatnim składnikiem batonów były pestki dyni. Przyprażyłam je na patelni, ponieważ nie chciało mi się już włączać piekarnika i gdy troszkę przestygły, dodałam je do batonów. Dokładnie wmieszałam i zaczęłam formować batony. Możesz uformować batony prostokątne, kwadratowe lub możesz nawet zrobić kulki. Zależy od Ciebie. Batony są naprawdę wyśmienite, z pewnością będą Tobie smakowały. Pamiętaj o tym, że intensywność batonów zależy od Ciebie. Dodaj tyle soli, ile uważasz. Możesz również pokombinować z innymi przyprawami. Dzięki dodatkowi ziół prowansalskich moja wersja smakuje trochę jak pizza, co bardzo, bardzo mi odpowiada, ponieważ mimo iż jestem weganką, nadal lubię pizzę, tak jak normalny człowiek. Tak więc te batony bardzo mi pizzę przypominają. Naprawdę bardzo szczerze Wam polecam. Możecie pokombinować z innymi wariacjami smakowymi. Ja jednak Wam pokazałam teraz kombinację, która mi najbardziej odpowiada. Tak więc smacznego. Koniecznie dajcie znać, jakie przyprawy Wy byście użyli.
Dobra, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że przepis na te batony się Wam spodobał i że go wypróbujecie. Jest on naprawdę fantastyczny. Jeśli wypróbujecie, koniecznie cyknijcie fotkę Waszych pomidorowych batonów i wstawcie je proszę pod przepisem w komentarzach na moim blogu. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Bardzo chętnie zobaczę, jak Wam wyszły. Dajcie oczywiście łapkę w górę, jeśli podobał Wam się ten przepis i odwiedźcie mnie na Facebooku, Instagramie, na wszystkich moich kanałach społecznościowych. Dzieje się tam bardzo, bardzo wiele. I do zobaczenia w następnym przepisie. Smacznego. Pa, pa.